Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Michał z kanału Imago Biologia. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek dość spóźniony, muszę się przyznać, na temat ryb oraz płazów, ale myślę, że wybaczycie mi te opóźnienie, ponieważ no, jestem tylko faktycznie człowiekiem i też mam swoje obowiązki. W każdym razie witam Was bardzo serdecznie na temacie ryby oraz płazy, czyli przechodzimy z lądu, przepraszam, z wody na ląd, tak? Ponieważ z kręgowców pierwotnie wodnych dojdziemy dzisiaj do pierwotnie lądowych, czyli płazów. Słuchajcie, to zatem ryby. Ryby, czyli kręgowce zmiennocieplne, kręgowce pierwotnie wodne, tak samo jak krągouste, charakteryzują się oczywiście opływowym kształtem ciała, w związku z tym, że będą musiały pokonywać oczywiście opór wody. Będzie również oczywiście to widoczne w przypadku ich układu szkieletowego i jak to wszystko będzie wyglądało, jeśli chodzi o sztywność ciała. I u nich możemy oczywiście wyróżnić głowę, tułów oraz ogon, tak jak mówiliśmy już w tych ogólnych cechach kręgowców. Dobrze, na ich głowie znajduje się oczywiście tutaj zaznaczony otwór gębowy, parzyste otwory węchowe, oczy oraz wieczka skrzelowe u ryb kostno-szkieletowych albo szczeliny skrzelowe u chrzęstno-szkieletowych. Liczba szczelin skrzelowych różni się w przypadku dwóch podgromad ryb chrzęstno-szkieletowych. U ryb spodołustych jest ich 5, natomiast u ryb tak zwanych wzrostogłowych jest ich 4. Ale myślę, że to taka informacja na boku. Jeśli chodzi o tułów oraz ogon, rozmieszczone są tam parzyste płetwy brzuszno oraz piersiowe oraz nieparzyste grzbietowa, odbytowa oraz ogonowa. Żeby Was nie zmyliło, płetwa grzbietowa, mimo że czasami oczywiście jest jakby podzielona na dwie, nigdy nie jest płetwą parzystą. No i teraz za co odpowiadają te płetwy, tak? Płetwa piersiowa odpowiada za zmianę kierunku ruchu. Brzuszna odpowiada za utrzymywanie wybranej jakby pozycji ciała, tak, którą ryba sobie upodobała. Grzbietowa oraz odbytowa odpowiadają za utrzymanie równowagi. Odbytowa czasami również ulega takim transformacjom w tak zwane gonopodium, czyli narząd kopulacyjny niektórych ryb. Natomiast płetwa ogonowa, no to oczywiście struktura, która lokomotoryczna, służąca do wykonywania ruchu postępowego, tak zwanego. Co ciekawe, zobaczcie, że u ryb ta płetwa jest ustawiona właśnie pionowo w stosunku do właśnie, że tak powiem, płaszczyzny strzałkowej. Natomiast jeśli chodzi o ssaki, tak? Jeśli chodzi o walenie, łatwo to odróżnić, ponieważ ona jest poprzecznie ustawiona, jeśli chodzi o walenie. Jeśli chodzi o pokrycie ciała ryb, no to oczywiście mamy wielowarstwowy naskórek, którego wytworami są gruczoły śluzowe jednokomórkowe, które oczywiście ten śluz będą na powierzchni ciała wydzielać. No oczywiście wszyscy wiemy, że ryba jest śliska, to dlatego, że musi w pewien sposób pokonywać oczywiście tarcie, zmniejszać tarcie wody, czyli po prostu zwiększenie opływowości, tak, w pewien sposób. Oczywiście naskórek to także komórki barwnikowe, które pełnią w tym przypadku funkcję ochronną oraz rozrodczą. No i w przypadku funkcji rozrodczej, oczywiście za zmiany zabarwienia ryb będą odpowiadały zmiany hormonalne. Natomiast jeśli chodzi o takie ochronne bądź jakieś okresowe zmiany zabarwienia, no to tutaj różne czynniki, czyli barwa podłoża, natlenienie, temperatura, również zasolenie może wpływać na barwę ryby, a więc dużo czynników. Natomiast pod spodem mamy oczywiście jeszcze skórę właściwą, w której znajdują się liczne włókna kolagenowe oraz sprężyste, co oczywiście odpowiada za taką funkcję ochronną przed urazami mechanicznymi, ale także oczywiście łuski, o których teraz sobie powiemy. I tak, po pierwsze mamy łuski plakoidalne. Zobaczcie, że łuski plakoidalne, które teraz widzicie na ekranie, mają charakterystyczny taki ząbek, którego nie będziemy widzieć u innych i w innych typach łusek. Ten ząbek jest pokryty szkliwem i co ciekawe, jest to twór, który jest
uważany za homologiczny do zębów kręgowców. Bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie, ten ząbek, czytałem ostatnio również takie badanie, że ten ząbek w włóskach plakoidalnych zmniejsza mikrozawirowania podczas pływania ryby, a więc zmniejsza jeszcze bardziej opór wody. Łuski plakoidalne charakterystyczne są dla ryb chrzęstno-szkieletowych, czyli na przykład rekinów. Jeśli chodzi o łuski cykloidalne to łuski, które występują u większości ryb kostno-szkieletowych. Są to łuski owalne, są to łuski spłaszczone. Występują na przykład u łososiokształtnych, u śledziokształtnych. Jest to, tak jak powiedziałem, można powiedzieć, najbardziej rozpowszechniony typ łusek. Jeśli chodzi o łuski ganoidalne to są łuski takie rombowate, ustawione w szeregowo. Duże tarcze tworzą te łuski. One będą występować na przykład u takiej takiej grupy ryb promieniopłetwych, tak zwanych kostołuskich. One będą dlatego kostołuskie, ponieważ tułów tych ryb pokryty jest takimi tarczami kostnymi, aczkolwiek sam ogon właśnie tymi łuskami ganoidalnymi. Łuski ganoidalne możemy również spotkać w grupie przejściowców, czyli również ryb, jakby nie patrzeć, promieniopłetwych. No dobrze, jeśli chodzi o następny cykl, następne łuski, to oczywiście łuski ktenoidalne, czyli tak zwane łuski zgrzebowate. Łuski, które zakończone są bardzo charakterystycznym grzebykiem, one są na przykład charakterystyczne dla okoni, tak? Ogólnie dla okoniokształtnych jest taka ryba żaglica się nazywa, ona właśnie te łuski posiada. Mamy również oczywiście tak zwane płastugokształtne bądź flądro kształtne, różne na to mówią. Oczywiście one również swoje niesymetryczne ciało będą miały pokryte łuskami ktenoidalnymi. Jeśli chodzi o następną kwestię, czyli układ szkieletowy ryb. Czaszka jest nieruchomo połączona z kręgosłupem. Pierwszy łuk skrzelowy, czy pierwsza para łuków skrzelowych przekształciły się w szczęki oraz żuchwę, a więc wkraczamy w świat żuchwowców, tak? Druga para łuków skrzelowych, tak zwany łuk nykowo-żuchwowy, który stanowi zawieszenie dla aparatu szczękowo-żuchwowego, a także łączy ten aparat z mózgoczaszką. Łuki skrzelowe pozostałe są podporą dla skrzeli, no ale to myślę osobno w układzie oddechowym sobie jeszcze o tym powiemy. Natomiast kręgosłup. Kręgosłup oczywiście zbudowany jest z kręgów. Te kręgi powstają wokół struny, która częściowo zresztą jest zachowana. Jej partie występują pomiędzy kręgami i wewnątrz trzonów kręgowych. Kręgosłup dzieli się na dwa odcinki. Jest to odcinek tułowiowy, w którym występują żebra nietworzące klatki piersiowej, czyli można wręcz powiedzieć, że jest tutaj jedna funkcja, tak, ochrona narządów po prostu wewnętrznych. Natomiast jeśli chodzi o odcinek ogonowy, on jest pozbawiony żeber. Warto jeszcze wspomnieć oczywiście o skostniałych ścięgnach, czyli tak zwanych ościach, które uprzykrzają fanatykom właśnie mięsa rybiego posiłek. No ości są to oczywiście skostniałe ścięgna, czyli połączenia międzymięśniowe. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że właśnie ta funkcja, o której wspomniałem na początku, jak największa sztywność ciała. Jeśli chodzi o szkielet płetw, no to w przypadku ryb promieniopłetwych, on składa się z takich rozpiętych fałdów skóry właśnie na tych promieniach. Płetwy piersiowe będą osadzone na obręczy barkowej, natomiast brzuszne na obręczy miednicowej. W przypadku ryb mięśniopłetwych, czyli tych, o których wspomniałem już w przypadku łusek ganoidalnych, a chyba nie wspomniałem jednak, ale Latimeria na przykład ma również łuski ganoidalne i jest przedstawicielem właśnie ryb mięśniopłetwych, konkretnie trzonopłetwych. A więc ryby mięśniopłetwe to ryby, które mają płetwy osadzone na mięśniowych trzonach. Mięśniowe trzony, natomiast promieniopłetwe na promieniach kostnych, tak? Te płetwy będą osadzone. Jeśli chodzi o układ pokarmowy. Układ pokarmowy ryb, no myślę, że warto wspomnieć o tym, że ryby mogą być albo wszystkożerne, albo roślinożerne, tak jak wigilijny karp, lub drapieżne. Układ pokarmowy ryb
rozpoczyna się oczywiście jamą gębową. Jamą gębową, do której nie uchodzą gruczoły ślinowe z wiadomego powodu. Pokarm jest już odpowiednio nawilżony. Natomiast oczywiście występują zęby. Zęby, które są osadzone na żuchwie, na szczękach, a także na podniebieniu, jak na przykład u drapieżnego szczupaka, tak? Następnie odcinek skrzelowy, no ale to myślę, że bardziej istotne w przypadku układu oddechowego. No i później przełyk. Przełyk, którego uchyłkiem jest ultra ważny narząd, jeśli chodzi o tą gromadę, pęcherz pławny. Pęcherz pławny, który może być albo tworem zamkniętym, albo otwartym. Tworem zamkniętym jest pęcherz pławny okonia, natomiast pęcherz pławny pstrąga oraz karpia jest otwarty. Co to znaczy? Zamknięty pęcherz pławny, zanim powiemy sobie oczywiście o funkcjach tej struktury, to znaczy, że w trakcie rozwoju utracił połączenie z przełykiem. Natomiast jeśli chodzi o otwarty, no to oczywiście jest z tym przełykiem połączony. Prosta rzecz. Natomiast jeśli chodzi o sam fakt funkcji tego pęcherza, no to po pierwsze jest to narząd hydrostatyczny. Umożliwia zmianę głębokości zanurzenia się ryby w wodzie przy użyciu gazów. Gazów takich jak tlen, takich jak azot, takich jak dwutlenek węgla. Mieszanina gazów w pęcherzu pławnym jest bardzo podobna do tej, która występuje w powietrzu atmosferycznym. I teraz tak, możecie sobie pomyśleć, no dobrze, w jaki sposób natomiast są te gazy transportowane w przypadku pęcherza pławnego zamkniętego? A więc mamy specjalne komórki gruczołowe, które te gazy tam uwalniają, tak? No bo jeżeli chodzi o otwarty, to bezpośrednio z układu, z przewodu pokarmowego. Poza tym pęcherz pławny może pełnić również inne funkcje, takie jak rezonator, czyli on będzie wzmacniał bodźce dźwiękowe. U niektórych ryb będzie on połączony z czaszką, tak zwanym aparatem Webera. Myślę, że tam pamiętam, że zawarłem to w krzyżówce, która pojawiła nam się na naszym fanpage'u na Facebooku. Myślę, że warto o tym wspomnieć, że jest to rezonator, czyli pozwala rybom odbierać bodźce dźwiękowe. No oczywiście tym głównym, że tak powiem, ośrodkiem, w którym ten słuch będzie, te bodźce dźwiękowe będą przetwarzane, jest oczywiście błędnik błoniasty, ale oczywiście jak najbardziej rezonator, można tu o tym wspomnieć. No i co najważniejsze, u ryb dwudysznych występuje pęcherz pławny jako gąbczasty narząd poprzetykany siecią naczyń krwionośnych jako oczywiście płuca. Słuchajcie, nawet na to się po prostu mówi płuca, ponieważ jest to twór ewolucyjny, który płucom dał po prostu początek. Słuchajcie, warto wspomnieć jeszcze, że ten, powinienem to oczywiście powiedzieć na samym początku, natomiast pęcherz pławny jest strukturą, która występuje tylko i wyłącznie u ryb kostno-szkieletowych. Ryby chrzęsno-szkieletowe, takie jak płaszczka, takie jak chociażby chimera, takie jak rekiny, one będą pływać przez całe życie, ponieważ one będą ze względu na swój ciężar właściwy opadać po prostu na dno. Jeśli chodzi o następną kwestię, oczywiście mamy żołądek, później lito cienkie, gdzie mamy ujście trzustki oraz wątroby, no i później oczywiście lito grube. I tutaj mamy również zróżnicowanie, ponieważ u ryb kostno-szkieletowych mamy odbyt, a u ryb chrzęsno-szkieletowych jest to kloaka tak zwana, czyli wspólne ujście układu rozrodczego, wydalniczego oraz pokarmowego. Słuchajcie, jeśli chodzi o układ oddechowy ryb, no to oczywiście skrzela. Przede wszystkim skrzela wewnętrzne, które zawarte są w komorach skrzelowych. Są to skrzela, które są zbudowane, są położone na łukach skrzelowych. Na tych łukach są właśnie poustawiane, że tak powiem, osadzone dwa szeregi listków skrzelowych, które są takimi wąskimi taśmami, bardzo dobrze unaczynionymi, posiadającymi takie parzyste fałdy. Fałdy tych listków skrzelowych nazywamy blaszkami skrzelowymi. I teraz oczywiście woda, przepływ gazów oddechowych przez skrzela będzie jednokierunkowy, ponieważ ten tlen, który będzie rozpuszczony w wodzie, będzie dostawać się razem z wodą przez otwór gębowy ryby i będzie oczywiście ta woda będzie razem z tlenem obmywać
obmywać właśnie skrzela i usuwana będzie przez wieczko skrzelowe bądź szczeliny skrzelowe u chrzęstno-szkieletowych. Ważne jest jednak o tym, żeby wspomnieć o mechanizmie przeciwprądowym. Słuchajcie, to jest ultra ważny mechanizm i powiem wam, że ja musiałem się bardzo, bardzo nasilić, żeby zrozumieć ten mechanizm w 100%, ale myślę, że chwila skupienia i również to zrozumiecie. Słuchajcie, krew płynie w blaszkach skrzelowych w odwrotnym kierunku niż woda je obmywająca. Tak, myślę, że to widać tutaj na schemacie. I teraz tak. Zobaczcie, że woda ma tutaj ciśnienie parcjalne tlenu w wodzie. Jest 190-80. Tak? Oczywiste jest, że następuje dyfuzja tlenu do blaszki skrzelowej. Natomiast zobaczcie, jak ma się ta sytuacja w samej blaszce skrzelowej. Mamy 60, mamy 70, mamy 80. Co nam to daje? Daje nam to, że różnica ciśnień parcjalnych tlenu jest jak najkorzystniejsza dla wymiany gazowej na całej powierzchni blaszki skrzelowej. Tak? Czyli zobaczcie, mamy różnicę 20 tutaj wszędzie. A więc dyfuzja zachodzi na całej szerokości blaszki skrzelowej. To, co jest ważne, to, że stężenie, ciśnienie parcjalne tlenu w wodzie będzie zawsze wyższe od tego, którego jest w blaszce skrzelowej. A teraz bardzo fajnie jest to zrozumieć w przypadku, gdyby to było inaczej. Gdyby w blaszce skrzelowej krew płynęła w tym samym kierunku, co woda je obmywająca. Co by to spowodowało? Zobaczcie, mamy znowu 60, ale nagle mamy 70 i mamy 80. I mamy sytuację, kiedy to ciśnienie parcjalne tlenu jest w wodzie takie samo, jak w blaszce skrzelowej i dyfuzja jest bardzo, bardzo powolna. Tak? Czyli ten mechanizm jest w pewien sposób upośledzony. Mam nadzieję, że to fajnie wytłumaczyłem. Jeżeli macie jakieś pytania, bo to jest dość skomplikowany mechanizm, to bardzo proszę pisać na naszej stronie na Facebooku bądź w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiemy na wasze pytania. No dobrze, w takim razie powiedzmy sobie jeszcze o takich wyjątkach u ryb przydennych, tak? Bo również nie tylko ryby chrzęstno-szkieletowe, które pęcherza poławnego pierwotnie nie mają, również mamy takie, które wtórnie utraciły, są to ryby kostno-szkieletowe i posiadają tak zwaną tryskawkę. To jest taka dodatkowa szczelina skrzelowa, chociaż ta oczywiście występuje tylko, tryskawka występuje tylko u ryb chrzęstno-szkieletowych. Znajduje się tuż za okiem, oczywiście po grzbietowej stronie ciała. Jest to struktura, która umożliwia dostarczenie do gardzieli czystej wody, tak? No wyobraźcie sobie, gdyby taka płaszczka pobierała wodę z dna, tak? No przecież ona by się zapchała jakimiś zanieczyszczeniami po prostu. A więc ta tryskawka umożliwia pobieranie czystej wody. Ważne jest jednak to, że ryby bardzo często dużą część swojej wymiany gazowej poświęcają także, że tak powiem, przez skórę oraz upis kosza, na przykład przez ściany przewodu pokarmowego. Jeśli chodzi o układ krwionośny, no to tak krótko, nie jest to jakiś super skomplikowany schemat. Układ krwionośny jest oczywiście zamknięty. Jest to układ, w którym występuje serce. Serce jest bardzo małe, składa się z zatoki żylnej, przedsionka, komory oraz stożka tętniczego u ryb chrzęstno-szkieletowych. Oczywiście te struktury są od siebie pooddzielane zastawkami. I co jeszcze ważne, jest to serce żylne, tak? Czyli przez nie płynie krew odtlenowana, która wraca z tkanek ciała po wymianie gazowej wewnętrznej, tak? A więc serce będzie pompowało krew do naczyń włosowatych skrzeli.
Jeśli chodzi o układ nerwowy, mamy mózgowie, które składa się z 5 części ułożonych liniowo. Mamy kręgosłup, który odpowiedzialny jest oczywiście za węch. Mamy oczywiście międzymózgowie. O tym międzymózgowie, śródmózgowie my sobie jeszcze powiemy dokładniej. Śródmózgowy odpowiada za wzrok. Móżdżek jest to struktura, która występuje, jest większa zdecydowanie u ryb aktywnie pływających, tak? Ponieważ odpowiada za koordynację ruchową, a także równowagę podczas pływania. No i oczywiście mamy rdzeń przedłużony, który odpowiada za skórne narządy zmysłów, a takowe ryby posiadają i jest tym narządem tak zwany szósty zmysł rybi, czyli linia naboczna. Jest to, słuchajcie, taki twór, który składa się z receptorów pod powierzchnią skóry, które występują wzdłuż całego ciała w kanalikach rozgałęziających się po obu stronach głowy. I dzięki receptorom linii nabocznej ryba może odczuć najmniejsze zmiany ciśnienia wody spowodowane falami odbitymi od konkretnych przedmiotów, tak? Czyli ryba może określić nie tylko, gdzie jest dana przeszkoda, ale także w którą stronę się na przykład porusza. Jeśli chodzi o oczy, jest ono dość dobrze rozwinięte. Mechanizm akomodacji jest to oczywiście przemieszczanie się soczewki. Narządem słuchu, tak jak powiedzieliśmy, jest ucho wewnętrzne. Mamy również węch w parzystych dołkach zawierających właśnie receptory. Występują również u ryb narząd, występują u ryb również narząd smaku, o tym sobie jeszcze za chwilkę opowiemy. No i mamy również narządy elektryczne. To są takie narządy, które wytwarzają pole elektryczne i dzięki czemu ryby mogą wykrywać jego zaburzenia. Na przykład płaszczki będą takie narządy elektryczne posiadały. Aczkolwiek wracając jeszcze do smaku, słuchajcie, u ryb występują tak zwane, nie wiem czy o tym się mówi, tak zwane narządy zmysłów czucia chemicznego. Są to takie kubki smakowe, które występują na powierzchni skrzeli, na powierzchni skóry, ale także na przykład w śluzówce jamy gębowej, gdzie powinno ich być tak naprawdę miejsce. Jest to jak najbardziej zmysł smaku. Przy układzie wydalniczym zatrzymamy się na troszkę dłużej, ponieważ jest to układ, który, że tak powiem, będziemy mieć różne wariacje. Słuchajcie, normalnie w układzie wydalniczym występują tak zwane planercza, przypominam, występują w tym rodzaju nerek zarówno lejki oraz orzęsione lejki oraz kłębuszki nerkowe. U zarodków występują przednercza. Odpowiadają głównie za osmoregulację, to też ważne. Jeśli chodzi dalej, tak, czyli planercza, moczowody, pęcherz moczowy i kloaka u chrzęstoszkieletowych bądź osobny otwór wydalniczy u ryb kostnoszkieletowych, aczkolwiek również przez skrzela to wydalanie może się odbywać. I teraz mamy trzy sytuacje. Po pierwsze, ryby mogą być rybami morskimi i wtedy nazywamy te ryby rybami hipoosmotycznymi, ponieważ środowisko, w którym żyją, ma wyższe stężenie soli niż ich wnętrze organizmu. To znaczy, środowisko będzie po prostu hipertoniczne i w ten sposób woda na zasadzie osmozy będzie wypływać z ich ciała na zasadzie oczywiście wyrównania stężeń, tak? No myślę, że to są podstawy tutaj fizyki. A sole będą na zasadzie dyfuzji napływać do ich ciała, że tak powiem. A więc ryby przez to, że tracą tą wodę, będą pić ogromne jej ilości, będą uwalniać niewielkie ilości stężonego moczu, żeby wodę oszczędzić, a jednocześnie wydalić jak największą ilość tych soli, a także ten nadmiar soli, który do nich napływa, będą aktywnie przez tak zwane komórki solne wydalać przez skrzela. Okej, to oczywiście aktywnie, ponieważ wbrew gradientowi stężeń. Kostnoszkieletowe słodkowodne natomiast będą w zupełnie odwrotnej sytuacji, tak? One będą rybami hiperosmotycznymi, będą żyć w hipotonicznym środowisku, a więc
woda będzie napływać osmotycznie do ich ciała, sole będą wypływać z ich ciała, nie będą te ryby pić wody, będą wydalały rozcieńczony mocz i wychwytywać nadmiar soli z wody za pomocą komórek solnych umieszczonych w skrzydłach. Ryby chrzęstoszkieletowe są troszkę bardziej cwane i wymyśliły taki mechanizm, że będą utrzymywać duże stężenie substancji osmotycznie czynnych, czyli na przykład mocznika, aby wywołać takie środowisko izoosmotyczne, tak? Po prostu, żeby tutaj nie bawić się w jakieś wydalanie komórkami solnymi, będziemy regulować stężenie mocznika i w ten sposób jakoś przeżyjemy. Jeśli chodzi o rozmnażanie i rozwój, są to gatunki rozdzielnopłciowe, bardzo, bardzo rzadko, bo inaczej tak wam na marginesie powiem. Często występuje u nich dymorfizm płciowy. Mamy oczywiście dymorfizm związany z barwą, związany z kształtem, z wielkością samic i samców. Nadal samice są większe od samców, to się zmieni u ssaków. Tarło jest to oczywiście okres rozrodu ryb, wiąże się z odbywaniem wędrówek, mamy ryby anadromiczne i katadromiczne, ale myślę, że to zostawimy. Łosoś natomiast płynie do wód słodkich, węgorz do morskich, węgorz w ogóle płynie do tak zwanego morza sargasowego, żeby odbyć tarło. Ryby kostoszkieletowe charakteryzuje je, że tak powiem, zapłodnienie zewnętrzne, rozwój jest złożony. Są to gatunki jajorodne. Mogę wam powiedzieć, że jaja, które ryby kostno-szkieletowe charakteryzują, są to jaja bogato-żółtkowe telolecytalne, to znaczy materiał żółtkowy tych jaj jest umieszczony na biednym biegunie, czyli będzie tutaj zachodziło bruskowanie częściowe, tarczowe tak zwane. Dwudyszne natomiast mają jaja mezolecytalne, to znaczy bruskowanie całkowite, nierównomierne tutaj będzie zachodzić, no ale myślę, że to też na olimpiadę. Słuchajcie, no więc w ten sposób ryby kostno-szkieletowe. Oczywiście następuje u nich zapłodnienie po złożeniu ikry do wody. Później wykluwają się z tych jaj larwy, które będą żywić się materiałami zapasowymi w woreczku żółtkowym, a później oczywiście rozwijają się w narybek, który samodzielnie zdobywa pokarm. Często u ryb oczywiście występuje także opieka nad potomstwem, no ale myślę, że to wystarczy. Ryby chrzęstoszkieletowe natomiast mają zapłodnienie wewnętrzne, natomiast są to gatunki jajożyworodne, żyworodne, co wiąże się oczywiście, żyworodność wiąże się automatycznie z rozwojem prostym, tak? Czyli larw tutaj nie będzie. No i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ryby. A więc przejdźmy do płazów. Słuchajcie, jeszcze mam takie pytanie do was, bo widzę, że tam się często udzielacie też w komentarzach. Nic nie umyka naszej uwadze. Słuchajcie, czy wy byście chcieli przegląd ryb, przegląd płazów? Mógłbym również, że tak powiem, polecić jakieś filmy dotyczące właśnie ryb z portale, na których możecie obejrzeć fajne dokumenty na temat biologii. Jeżeli będziecie chcieli taki przegląd systematyczny, wiem, że to w przypadku matury nie jest tak bardzo ważne w przypadku zwierząt, bardziej w przypadku roślin, aczkolwiek no, jeżeli ktoś jest zainteresowany, tak najbardziej zapraszam do skomentowania. A więc słuchajcie, płazy. Płazy, zwierzęta nadal zmiennocieplne, zwierzęta, które prowadzą ziemnowodny tryb życia, nadal jakby z tej wody do końca nie wyszły, charakteryzuje je występowanie w obrębie wód słodkich, tak? No raczej przy morzach to nie za bardzo te żaby spotkamy. Jest to potrzebne do ich rozwoju, jak się przekonacie. Ważna jest także wysoka temperatura. One mogą oczywiście zapadać w stan hibernacji, no ale jest to jednak nie za bardzo sprzyjająca sytuacja dla płazów i wolą przebywać w wysokich temperaturach, stąd największe zróżnicowanie gatunkowe płazów występuje w Ameryce Południowej. Słuchajcie, jeśli chodzi o pokrycie ciała, jest to skóra naga. Skóra naga, jest to skóra cienka, jest to skóra nawilżana śluzem, co najważniejsze. Śluzem, który będzie wydzieliną gruczołów śluzowych, tym razem wielokomórkowych. Śluzem, który będzie rozpuszczać gazy oddechowe, będzie chronić przed utratą wody, choć to zabezpieczenie będzie słabe.
i zmniejszać tarcie podczas pływania, a więc zarówno przystosowanie do środowiska lądowego, jak i do środowiska wodnego występuje. Jeśli chodzi o następne rzeczy, u niektórych gatunków występują gruczoły jadowe, natomiast te gruczoły jadowe będą pełnić funkcję takiej defensywnej, że tak powiem, obrony, ponieważ one nie będą jadowite, jakby nie będą zabijać swoich ofiar jadem. Będzie to ostrzeżenie dla drapieżnika. To będzie bardzo często wiązać się również z jaskrawymi kolorami, na przykład drzewołazów, które żyją w Ameryce Południowej. Ja jestem jadowity, nie jedz mnie, bo po prostu umrzesz, tak? Po prostu ten jad jest trujący. I w ten sposób żaby przeżywają. Niektóre drapieżniki, kiedy chwytają żabę, już tak pomijając zupełnie jej kolor, okazuje się po prostu, że te żaby są jadowite i te płazy po prostu puszczają, tak? Na przykład jakieś ptaki, które polują na płazy. I że tak powiem, często płazy przeżywają te niesnaski. Jeśli chodzi o komórki barwnikowe, również, jak powiedziałem, występują i tak jak powiedziałem, to jest funkcja ostrzegawcza, ale także maskująca, to szczególnie u tych żab, które będą pośród traw żyły. Występuje u niektórych błona pławna między palcami. Jest to oczywiście przystosowanie do środowiska, do życia w środowisku wodnym. To ta błona pławna może być również w przedniej kończynie, ale także w tylnej. No i jeśli chodzi o układ szkieletowy na przykład, no to mamy układ szkieletowy zbudowany z elementów zarówno kostnych, jak i chrzęstnych. Czaszka tych zwierząt jest płaska, jest ażurowa, co pozwala na zmniejszenie masy tych zwierząt, chociaż ona będzie kostnieć w trakcie cyklu rozwojowego. Występuje niewielka mózgoczaszka, natomiast obszerna trzewioczaszka. Łuk gnykowo-żuchwowy, czyli przekształcona druga para łuków skrzelowych, przekształciła się dalej w strzemiączko, tak? Czyli w tak zwaną kolumienkę, też możecie się spotkać z takim określeniem, czyli pierwszą tak naprawdę kostkę suchową. Pozostałe łuki skrzelowe utworzyły szkielet języka. Czaszka jest połączona ruchomo, leży na dwóch kłykciach potylicznych wchodzących w zagłębienia atlasu, czyli tak zwanego dźwigacza. Pojawia nam się kręg szyjny, jedyny tak naprawdę kręg w odcinku szyjnym kręgosłupa. I on będzie umożliwiać, wyobraźcie sobie taki po prostu, to jest na zasadzie stawowym, tak? Wgłębienia dwa po prostu w kość. I one będą umożliwiały poruszanie głową tylko w płaszczyźnie pionowej. A więc żaba będzie mogła tylko i wyłącznie potakiwać, nigdy nie powie nie. Natomiast sam kręgosłup, jeżeli już wspomniałem o części szyjnej, to składa się również z części tułowiowej. I tutaj liczba kręgów jest różna, tak? Bo na przykład będziemy mieć 7 kręgów u bezogonowych, a około 100 u beznogich. Beznogie płazy będą charakteryzowały się ogromną ilością kręgów w kręgosłupie. Nawet 200 kręgów mogą osiągać ten kręgosłup płazów beznogich. Aczkolwiek na przykład beznogie nie będą posiadały tego kręgu w części krzyżowej, tak? Który normalnie tworzony jest przez właśnie jeden kręg krzyżowy. Jeśli chodzi o część ogonową, jest tutaj faktycznie liczba zmienna, już o tym nie będziemy wspominać. Warto jednak wspomnieć, że u płazów bezogonowych ta część zrasta się w jedną kość zwaną urostylem. Jeśli chodzi o klatkę piersiową, czy jest? No nie ma. Jest brak klatki piersiowej, zredukowane żebra tak naprawdę do wyrostków poprzecznych kręgów tułowiowych, przez co to się wiąże z mało wydajną wymianą gazową. Jak się spodziewacie, płazy już te płuca, pomimo że workowate, będą posiadały, ale jednak ta wymiana gazowa nie będzie zbytnio efektywna. Występują dwie pary kończyn. Przednia para jest czteropalczasta, tylna pięciopalczasta. Są to kończyny szeroko rozstawione. Kości przedramienia i podudzia u niektórych płazów nie wykształciły się, szczególnie u płazów bezogonowych. To znaczy, nie będziemy mieć już zróżnicowania na kość, że tak powiem, łokciową oraz promieniową i strzałkową oraz piszczelową. Będziemy mieć kość podudzia i kość przed ramienia. Po prostu.
Słuchajcie, co dalej? Myślę, że jeszcze warto wspomnieć, jeśli chodzi o układ szkieletowy, to, że u bezogonowych tylne kończyny są po prostu silniejsze, ale to się wiąże z ich sposobem lokomocji, po prostu będą skakać. No, u płazów no, to rozstawienie kończyn jest bardzo szerokie, co nie jest zbytnio ergonomiczne w następnych grupach. Coraz bardziej te kończyny będą podsuwane pod tułów. Jeśli chodzi o układ pokarmowy, są to tylko i wyłącznie drapieżniki, które nie piją wody. Oczywiście osobniki dorosłe, tak? No bo larwy będą roślinożerne. I właśnie to się wiąże z tym, że u larw na przykład wokół otworu gębowego będzie występować zrogowaciały na skórę, który będzie pozwalał na zeskrobywanie pokarmu roślinnego z jakichś skał na przykład, tak? Za otworem gębowym znajduje się jama gębowo-gardzielowa, charakterystyczna nazwa, w której znajduje się przyrośnięty do dna język. Silnie umięśniony, mamy oczywiście również zwilżaną powierzchnię tej struktury przez gruczoły ślinowe, a także będziemy mieć zęby na szczękach, które oczywiście nie będą służyć do rozgryzania, jakiegoś rozszarpywania swoich ofiar, tylko bardziej do przytrzymywania ofiary. Żaby połykają swoje ofiary w całości. Do tego służą im również oczy. Wyłupiaste oczy, które płazy będą wpuklać do środka swojego ciała i w ten sposób będą przesuwać treść pokarmową, będą przesuwać pokarm w dalsze odcinki przewodu pokarmowego aż do przełyku żołądka, którego zupełny brak jest u larw, do jelita cienkiego, gdzie znajduje się wątroba oraz trzustka. Jelito cienkie oczywiście jest zdecydowanie dłuższe u larw płazów bezogonowych, ponieważ, że tak powiem, one będą żywić się pokarmem roślinnym, a więc jako, że są to zwierzęta nie mające jakby zdolności do trawienia celulozy, no to ta obróbka będzie musiała być dłuższa. Później mamy jelito grube oraz kloakę. Jeśli chodzi o układ krwionośny, pojawił nam się drugi obieg krwi, czyli mamy mały obieg płucny oraz duży. Serce jest trójdzielne, mamy dwa przedsionki oraz komorę. No ale, że tak powiem, krew się nam troszkę będzie tutaj mieszać. Nie mamy tutaj żadnej przegrody w komorze. Mamy natomiast tak zwane beleczki oraz blaszki, które w pewnym stopniu oczywiście będą zapobiegać mieszaniu się krwi utlenowanej z odtlenowaną, aczkolwiek nie jest to zbyt skuteczny, że tak powiem, mechanizm. Dodatkowo w stożku tętniczym tych zwierząt występuje tak zwana zastawka spiralna, która już na, że tak powiem, kolokwialnie przy wylocie z serca będzie zapobiegała się mieszaniu tej krwi. Myślę, że to dość ważne. Natomiast faktycznie powiedzieliśmy, że mamy dwa obiegi. Pierwszy obieg, ten duży, no to oczywiście dwa łuki aorty. Jeden łuk będzie obsługiwał skórę, będzie mieli taki w cudzysłowie ogromnym obieg skórny, który będzie dołączał do tego obiegu, że tak powiem, obwodowego, który będzie do naczyń włosowatych ciała doprowadzać tlen i później krew odtlenowana będzie wracać do prawego przedsionka serca. Zapamiętajcie, że prawa część serca to jest ta część żylna, lewa to jest część tętnicza. Jeśli chodzi oczywiście jeszcze o komorę, no to wylatuje z niej również tętnica płucna, która będzie doprowadzać krew odtlenowaną do naczyń włosowatych płuc. Później oczywiście żyłą płucną ta krew wraca do lewego przedsionka i cykl nam się zamyka. Jeśli chodzi o układ wydalniczy, no to są to pranercza, z których wychodzą moczowody do pęcherzu moczowego, który opróżnia się dopiero w przypadku pełnego wypełnienia. No i później mamy jeszcze tak zwaną kloakę. Płazy będą wydalać mocznik, aczkolwiek również będą tutaj różne sytuacje, ponieważ niektóre płazy, no, szczególnie te, które żyją w środowisku wolnym, będą pozwalały sobie na rośniczenie amoniaku. Układ oddechowy. Słuchajcie, wykształcenie oczywiście płuc wystąpiło u tych zwierząt. Mamy oczywiście te parzyste worki o pofałdowanej powierzchni. Są połączone z jamą gębowo-gardzielową za pomocą tak zwanej tchawicokrtani, ale płazy mogą oddychać również dzięki ukrwionemu nabłonkowi jamy gębowo-gardzielowej.
u niektórych płazów występuje tak skuteczna wymiana gazowa przez skórę, że następuje zanik płuc, jak na przykład u salamander bezpłucnych. Natomiast sam mechanizm wentylacji płuc nazywamy wentylacją jamy gębowo-gardzielowej. I teraz słuchajcie, nozdrza tych zwierząt są zamykane klapkami. Tchawica krtań również może być zamykana bądź otwierana. Tak? I teraz wyobraźmy sobie sytuację taką. Mamy zamkniętą krtań, tak? Mamy zamkniętą drogę do tchawicy krtani, mamy otwarte nozdrza, tak? Płaz, żaba opuszcza dno jamy gębowo-gardzielowej, a więc tworzy się podciśnienie zasysające powietrze z zewnątrz. Następnie zamykamy nozdrza, otwieramy tchawicę krtań i podnosimy jamę gębowo-gardzielową, niczym taki tłok, który wtłacza do płuc powietrze. Następuje wymiana gazowa, następuje opuszczenie dna jamy gębowo-gardzielowej dalej przy otwartej krtani i zamkniętych nozdrzach, co powoduje zasanie tego powietrza z płuc do jamy gębowo-gardzielowej. Zamykamy tchawicę krtań, otwieramy nozdrza, podnosimy jamę gębowo-gardzielową i cykl się zamyka. Jest to skomplikowany cykl, aczkolwiek powiem wam, że u większości płazów występuje po prostu bez zamykania nozdrzy, bez zamykania wylotu do tchawicy krtani, po prostu mechanizm opuszczania i podnoszenia dna jamy gębowo-gardzielowej, przez co ta efektywność wymiany gazowej sięga 20% może przez płuca, bardzo, bardzo niska. No ale najwidoczniej płazom to nie przeszkadza. Jeśli chodzi natomiast o larwy płazów, będą oddychały skrzelami. Skrzelami wewnętrznymi bądź zewnętrznymi. Skrzelami zewnętrznymi będą oddychać larwy płazów ogoniastych, a także bardzo wczesne formy larw płazów bezogonowych. Natomiast skrzelami wewnętrznymi będą oddychać na przykład kijanki. Jeśli chodzi o układ nerwowy, mamy mózgowie, które również składa się z 5 części położonych za sobą liniowo. Silnie rozwinięte krasomózgowie, mamy opuszki węchowe, które determinują oczywiście lepiej rozwinięty zmysł węchu płazów, aczkolwiek warto jeszcze wspomnieć, że samo kresomózgowie jest złożone z 2 półkul. Mamy dość słabo rozwinięty móżdżek, co wiąże się z trybem życia tych zwierząt, no a u kijanek dobrze rozwinięta jest także linia naboczna. Jeśli chodzi o narządy zmysłów, no to pojawiły nam się gałki oczne przykryte powiekami, które chronią przed wysychaniem, a także urazami mechanicznymi. Mamy także gruczoły nawilżające powierzchnię oka, no to też taka modyfikacja przed wysychaniem. No i pojawiło nam się ucho środkowe, tak, które jest otoczone błoną bębenkową i występuje strzemiączko. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego w przypadku ryb nie mamy ucha środkowego? No bo w sumie no to czemu nie? Jeśli chodzi o fakt braku, że tak powiem, błony bębenkowej oraz kosteczek słuchowych w przypadku ryb, jest to taka sytuacja, która ma związek z przenoszeniem drgań dźwiękowych w 2, że tak powiem, ośrodkach. To znaczy, jeżeli drgania dźwiękowe są przenoszone z wody do śródchłonki, która występuje w błędniku błoniastym, to jest to woda-woda. I ta amplituda drgań nie musi być wzmacniana przez błonę bębenkową czy przez kosteczki słuchowe. Tak jak jest to w przypadku płazów. Ponieważ u płazów drgania muszą być przenoszone z ośrodka, którym jest powietrze, do ośrodka, którym jest właśnie śródchłonka, która występuje w błędniku błoniastym. I w ten sposób musi być wzmocniona ta amplituda przez błonę bębenkową oraz strzemiączko. Jama gębowo-gardzielowa jest połączona z uchem środkowym za pomocą trąbki Eustachiusza. Jest to oczywiście struktura, która umożliwia nam wyrównanie ciśnienia po obu stronach błony, na przykład przy nurkowaniu, żeby ta błona nie uległa jakimś urazom mechanicznym. Narządem węchu są jamy węchowe, do których prowadzą nozdrza. Natomiast w podniebieniu występuje tak zwany narząd Jacobsona. Są to takie wgłębienia w podniebieniu, które zawierają receptory odbierające bodźce smakowo-węchowe.
No i również występują na całej skórze receptory dotyku, a u larw i osobników żyjących w wodzie, tak jak już wspomniałem, występuje linia naboczna. W takim razie została nam tylko rozmnażanie i rozwój. Z reguły te zwierzęta są rozdzielnopłciowe. Mamy częsty dymorfizm płciowy, jeśli chodzi o wielkość szczególnie. U samców występują takie zrogowaciałe narośla skórne, które umożliwiają przytrzymanie samicy podczas zapłodnienia. Te modele godowe występują na kończynach przednich. No samica jest po prostu, tak powiem kolokwialnie, śliska. Jaja płazów jest tak zwany skrzek, który otoczony jest galaretowatymi osłonkami chłonącymi wodę. U niektórych płazów występuje także neotenia, czyli zjawisko dojrzałości płciowej w stadium larwalnym, na przykład u axolotli, czyli u larwy tak zwanej ambystomy meksykańskiej. Jest to spowodowane niedorozwojem tarczycy lub obojętnością na tyroksynę. Jeżeli my potraktujemy jodem ten roztwór, w którym żyje nam taki axolotl, to spowoduje odpowiedni rozwój tarczycy i po prostu przeobrażenie, tak? Czyli możemy tak sztucznie przeobrazić naszego axolotla, aczkolwiek jest to zakazane po prostu w Polsce. I teraz tak, jeśli chodzi o rozwój, no to występuje rozwój złożony, aczkolwiek u beznogich może występować prosty, ponieważ mamy do czynienia z żyworodnością. Zaczniemy natomiast od płazów ogoniastych, u których występuje zapłodnienie wewnętrzne. Zapłodnienie wewnętrzne są to gatunki jajorodne, bądź tak jak salamandry, jajożyworodne, które składają jaja, z których wykluwają się larwy bardzo podobne, no może nie bardzo podobne, ale podobne do osobników dorosłych, oddychające skrzelami. Przeobrażenie polega na zaniku skrzeli oraz płetwy ogonowej bądź płetwy na ogonie, źródła mówią, i zmianą ubarwienia. Natomiast u płazów bezogonowych zapłodnienie jest zewnętrzne, no i oczywiście te charakterystyczne kijanki występują, jeśli chodzi o szaby bezogonowe, płazy bezogonowe. No i teraz tak, no myślę, że całego cyklu to nie trzeba omawiać. Warto jednak wspomnieć o tym, o czym już mówiłem, czyli o tym, że pierwsze takie po kilku dniach tak naprawdę po opuszczeniu osłonek jajowych kijanka będzie miała skrzela zewnętrzne. Dopiero później będą występowały skrzela wewnętrzne, natomiast kijanki będą posiadały również jeden obieg krwi, linię naboczną, no a także przede wszystkim ogon, tak? Czyli zobaczcie, jak to przeobrażenie musi być energochłonne, tak? Czyli musi pojawić się drugi obieg krwi, tak? Bo związany właśnie z wykształceniem samych płuc, tak? Bo o to chodzi, że tu krwiobieg płucny musi nam powstać. Zanik ogona, zanik oczywiście linii nabocznej, więc jak najbardziej. Myślę, że na tym byśmy skończyli. No i mamy oczywiście jeszcze beznogie, takie jak właśnie na przykład taki marszczelec pierścieniowy, który właśnie tutaj macie, którego macie pokazanego. U nich występuje zapłodnienie wewnętrzne przy użyciu narządu kopulacyjnego, aczkolwiek w niektórych źródłach podaje się, nie wiem czemu, że większość jest żyworodna, co jest błędem. I są to gatunki jajorodne, spotykamy faktycznie żyworodność, no aczkolwiek powiedzcie mi, w jaki sposób taki marszczelec miałby być żyworodny, jest to gatunek jak najbardziej jajorodny. I chociaż mógłby być żyworodny, w przyrodzie wszystko jest możliwe. W każdym razie pamiętajcie, jajorodność, raczej jajorodność, rzadziej żyworodność. W takim razie, myślę, że skończyliśmy. Jeśli chodzi o ryby oraz płazy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeszcze spojrzę tak szybciutko tutaj na wizji, na naszą stronę, że tak powiem, czy czegoś nie wytłumaczyłem, co jest odpowiedzią w naszej krzyżówce. Okej, no tak jak spojrzałem na tą krzyżówkę, no to nie powiedzieliśmy o dwóch rzeczach, które wiążą się z, jakby nie patrzeć, że tak powiem, z przeglądem ryb, tak? Nie ma tutaj, nie powiedzieliśmy o płetwie tłuszczowej. Płetwa tłuszczowa, słuchajcie, to jest taka dodatkowa struktura, jeśli chodzi o płetwę grzbietową, przekształcona płetwa grzbietowa łososiokształtnych. Jest to płetwa, która umożliwia, tak jak jest tutaj napisane,
znajdują się w niej obrębie sploty nerwowe. Najnowsze badania pokazują, że płetwa tłuszczowa służy jako skupisko mechanoreceptorów, a więc to jest taka ciekawostka. No i jeszcze mamy grzebień godowy. Jest to grzebień, który właśnie tak jak jest napisane, występuje u traszki grzebieniastej. Jest to też pewna forma taksonomii, tak? Grzebienie godowe, które pojawiają się jako drugorzędna cecha płciowa. No i myślę, że teraz, jeżeli już wszystko jest jasne i macie wszystkie możliwe informacje, jeśli chodzi o do rozwiązania krzyżówki, zapraszam Was bardzo serdecznie na naszą stronę na Facebooku, również na nasz Instagram i oczekujcie kolejnego odcinka, który pojawi się, myślę, w przeciągu półtora tygodnia na temat gadów oraz ptaków. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się. Cześć.